w baraku. To znaczy zakwaterowano nas na jednej pryczy. Prycza to znaczy, że łóżko, nie, bo inaczej tak się nazywało. I zajmowaliśmy miejsce górne z uwagi na to, że myśmy się bali, jako małe dzieci, nieboszczyków, no. Ale to były takie początki, że baliśmy się, bo później z uwagi na głód, na jakieś takie te stania w tym szeregu, całymi dniami, to człowieka wykańczało. To już później nie baliśmy się niczego, no. Człowiek był jak gdyby oswojony z tymi sprawami, ale był tak, był głodny, jak to mówią, i w ogóle wycieńczony w ogóle tym pobytem. I tymi stójkami na ten, na zawsze na placu. No, było śniadanie. Na śniadanie był chleb. Tam kawałek chleba było tylko i czarna kawa. Na obiad to była zupa albo brukiew. Ta zupa z brukwi albo owies gotowany, słodzony sacharyną. To nie było do zjedzenia, no ale coś trzeba było jeść, tak? To znaczy, można było tylko wyssać i wypluć, no bo innego wyjścia nie było. Jeżeli chodziło o kolację, to była tylko czarna kawa. No i to wszystko. I tak tymi staliśmy cały czas, od godziny jak to rannych, od rannych godzin do godzin nocnych. A później do baraków i nie wolno się było w ogóle wychylać. Ani drzwi były zamknięte, okna tak samo, nie wolno się było wychylać, bo obserwator był, który miał prawo zastrzelić. W środku baraku były kazie, tak zwane, co tam się społeczeństwo załatwiało. No i oczywiście po nocy to przeważnie układano tam zmarłych i w ogóle to. Druga sprawa, no to powietrze było zanieczyszczone przez te kominy, bo tam palili zwłoki. I ten zapach był taki gnębiący. Ja tam zawsze pytałem się matki, a matka mówiła, że tam palą zwłoki. No i jeszcze spostrzeżenie takie na przykład, że krążył cały czas samolot. No i pytałem się matki, co to za samolot? Ona mówiła, że to jest angielski. Angielski samolot, który przyniesie nam wyzwolenie. A to był, niestety, to był samolot niebieski. Jako patrol na Majdanku.